Marcin Dorociński, ulubieniec widowni. Na studiach wołano za nim Amant, potem Macho. W ogrodzie Luizy udało mu się połączyć oba przydomki. Za rolę Fabia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odebrał nagrodę specjalną. Za ten film otrzymał także nagrodę w plebiscycie Złotych Kaczek na najlepszego polskiego kochanka. Dosłownie polskiego, pociągającego kochanka zagrał w filmie Kobieta, która pragnęła mężczyzny. Duński reżyser Per Fly zobaczył w Dorocińskim tajemnicę i dwuznaczność, która była niezbędna, by zagrać postać Macieja. Krytycy zachwycali się jego rolą w Obławie. Wyśmienity, niejednoznaczny, złamany tajemnicą. W każdej kolejnej roli pokazuje nowe możliwości i potwierdza ogromną klasę. Rozwija się z roku na rok, z filmu na film. Rok później Jan Jakubkolski zaprosił go do pracy przy filmie Serce, serduszko. To poruszająca, ciepła historia familijna, w której stworzył ciekawą postać ojca głównej bohaterki. Marcin Dorociński w filmach Ogród Luizy, Obława, Serce, serduszko, Kobieta, która pragnęła mężczyzny. Już w kwietniu w telewizji Kino Polska.